Bizon miodowy. Super Z056. Naklejka według oryginału naklejona. Stara naklejka, podróbka. Poszła na pole z łubinem. Na razie tam będzie leżeć. A ja teraz pokażę, jak to w ogóle z tymi naklejkami jest. Wezmę tutaj przybliżacz. Proszę! Ale za ile? Skończę ten pas. Dobra. No ja tutaj pokażę, jak się usuwa naklejka. Trzeba ją podgrzać. Żeby ją odkleić. Kalarką. Dobra. Delikatnie podgrzejemy tą lakę. I teraz ta naklejeczka pokazuje nam tutaj, jaki kiedyś był kolor kombajnu. Trzeba będzie to umyć chyba nitrem. Tutaj mam takie jakieś stare spodenki. Wezmę trochę nitra. O, nasączone. I umyjemy cały rejon. No. Niech to sobie wyschnie. To jest mała naklejka, to z nią nie ma się co rygielić. 170 kilopaskali. Jest tutaj coś takiego. Trzeba to oderwać. Jedną ręką będzie ciężko. No i mam 170. Tutaj sobie przygotuję sprzęt. Nią naklejam bez żadnych pomocy. O. No, jest bardzo łatwa naklejka do naklejenia, bo jest bardzo malutka. No i jest. Teraz się zajmę fasolką. Z tym już będzie więcej roboty. Bo fasolka jest dużą naklejką w stosunku do tej. Tylko że przedłużasz ją za krótki. Nie wiem, czy mi to wszystko tam sięgnie. Może sięgnie, może nie. Ja do góry zobaczymy. To jest naklejka FMZ. Fabryka maszyn zbierających. To samo, podgrzewamy. Ktoś powie, że barbarzyństwo, że tak naprawdę na projekcie. Dziękuję. Już jest po wszystkim. Odpalamy. Podgrzejemy stąd. Tu kalamitkę też. No może wystarczy. Zobaczymy, czy to zajdzie. No schodzi. Pięknie schodzi naklejka. Naklejka zeszła. Można ją sobie gdzieś teraz na przykład przykleić. Na przykład tu. Albo gdzieś indziej. No nie wiem, gdzie ją tu przykleić. Tu, ale tu jest brudno. Ale wyczyścimy. O, tu jest taki otwór, więc zakleimy go. No i jest zaklejony otwór. FMZ. Tutaj teraz jest dosyć sporo pracy, przy tym powiem. Bo tu został klej. I to jest taki dosyć paskudny klej do
do usunięcia. Trzeba cię go namoczyć nitrem i zeskrobać i umyć. Się strasznie będzie mazał, wałkował. Cuda się z nim będą działy. No ale trudno, trzeba tak zrobić. Dobra, usunięta. Usunięta jest naklejka, logo. I jest to umyta farba. Tu mamy nowe loga. FMZ z firmy Vitex. Z Ameryki w sumie. W prezencie. Żeby przykleić taką naklejkę bez problemów i ładnie, no to najlepiej zastosować do tego płyn do mycia szyb. Pryskamy rejon, gdzie będzie naklejka. O! I teraz, żeby było dobrze, naklejka musi być, góra naklejki z tą śrubą gdzieś tu. A dół tej naklejki, bok, gdzieś tu. Tak jak się kończy ta obudowa. Tak ma być, no tak najładniej jest. W 90-tych rocznikach tak było poprzyklejane. Kiedy już się trochę starali w tej fabryce te naklejki umiejscowić. Teraz postaram się odkleić i ją tutaj przykleić na tą właśnie spryskaną powierzchnię. No i mam tutaj naklejkę i będę ją kładł na to. Jedną ręką mi będzie ciężko, dlatego zrobię to dwoma. Po przyłożeniu dobrze naklejki należy tylko wycisnąć spod naklejki ten płyn, żeby nie było pęcherzy. Płyn ładnie wychodzi i naklejka jest ładnie przyklejona. Ten napis tak trochę ma do góry uciekać, ale fasolka ma być poziomna. Logo z Kłodzka. FMZ. Fabryka maszyn żniwnych w Kłodzku. Jedna naklejeczka przyklejona. Punkty smarowania też są. Punkcik smarowania. I tu uwaga, miały być trójkąty równoboczne. 19 na 19, ale nie są. Coś tu jest nie tak z nimi. Naklejka z tyłu też jest. Tu też jest. Z tyłu też jest naklejka. O, od rozrawniacza. Tu się dobrze trzyma, czy nie? Coś tu jest z nią nie tak, bo była zabrudzona. Jak odpadnie, to się drugą przyklei. Nie wiem, czemu ona się nie trzyma. Coś tu jest nie tak zrobione z tą naklejką. Trzeba to poprawić. Tutaj mamy też elegancko. Też jest punkt smarowania. Napędy. Też jest punkt smarowania. I tutaj jeszcze chciałem pokazać. Na silniku Andoria też jest elegancko. 12 stycznia 87 rok jest silnik. Zielona wersja. Tu jeszcze chciałem pokazać oklejoną tylną belkę. Punkty smarowania. Punkty lewarowania. Wszystko jest. Jeszcze to.
Węgiełko działa, sprawdzone. Zatrykało, zatrykotało? Zatrykotało, no także zaregulowaliśmy dobrze. To znowu gumy, ale to już ewidentnie moja wina. Na szybko chciałem, nie poczekałem. Zatrzymałem w miejscu za dużo.